Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. No, witam was. No, jeszcze jest ciemno na dworzu. W poprzednim odcinku troszeczkę pouczyliśmy się otwierania zamków. Z chęcią bym sobie otworzył jeszcze jeden, a mianowicie tutaj. Tu jest jakaś komutka. Mam nadzieję, że nie ob... Ale jaja, nie obudzę tutaj młynarza. Peszka. Zobaczymy. Może się uda. No, trzeba kształcić się, słuchajcie, kształcić się. Tu mamy. Elegancko. Dobra, bandaże biorę. Jelenia skóra biorę. Wszystko biorę. Pochodnie też wezmę. Przemieszczę sobie to. Słuchajcie, tutaj. Tu sobie wezmę inwentarz mój. Pochodnie. Może nawet tą ukradzioną to ja sobie może wezmę. Słuchajcie. Te pałki to bym sprzedał. Ciekawe, czy też każdemu mogę sprzedać, nie? Chyba nie bardzo, ale zobaczymy inne. Tutaj bandaże mam 3. To wiecie co, wezmę sobie tak. Te sobie z kradzionymi będę se chodził. 107, dużo ważę, bardzo dużo. No musiałbym, kurczę... ale dobra, no będę musiał, kurczę... a jak tam... to, no to posprzedawać wszystko, ale czekajcie, jak ze strawą? No trochę tak słabo zjadłem. Tu mam coś do jedzenia? Mogę zjeść. Zjedzmy sobie. Już świta, dobra, idę. Może faktycznie w tym turnieju wezmę udział, jeszcze zobaczę. Najadłem się jak świnia. Tu jeszcze pan coś... Peszek ma, nie, dobra, idziemy. Zobaczymy, nie? Jest tyle możliwości w tej grze. To też troszeczkę tak niedobrze na początek, moim zdaniem, rzucenie od razu w taką postać w... No, ale to jest realizm. Realizm tutaj przoduje, więc musimy po prostu... A, czekajcie, jeszcze tutaj... Patrzcie, jak słoneczko, normalnie wszystko wstaje. Wszystko wstaje. Jeszcze zobaczę tutaj tą obórkę, to czy tam tą stodółkę. Czy ja mogę pochodnie wziąć? Jak się pochodnie brało? To jest łuk. Okej. Okay. A pochodnia? Nie. Jak się brało pochodnie? Przepraszam bardzo. Ono jako broń jest. No właśnie to chciałem wziąć. Załóż. Okej. Okay. I podpalić. Ciekawe, żeby spalił. Pewnie bym spalił. Wolę nie. No bo gdzie? Bardzo trudne. O kurde. Tu jest bardzo trudne. O cie, panie Florek. Co tutaj jest? Jakiś tam... A tu? Nie, tu się nie da wejść. Jeszcze jakiś tam... Tu nic nie ma. Dobra. Aha, jako tarcza to jest po prostu wzięte. To nie chcę. Wezmę to. Umiejętności do umywania. Okej. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj sprzedać. Zobaczymy. A jak nie, to będę musiał gdzieś tam indziej do handlarza jakiegoś iść. To już bardziej do miasta. W sumie to i tak tam bym chciał uderzyć, ale jeszcze... Halo! Piesku, zacznij szczekać.
Umyj się. A co, jestem brudny? Zobaczmy. Widoczność, ekspozycja 48. Nie no, brudny nie jestem. Troszkę może tamto ubranie niektóre. No, rękawice na przykład. I pierścionek. A nie, może jestem brudny. Faktycznie. Umyjemy się. Gdzie jest pani? Gdzie twoja pani? Włamywanie się. No, no nie ma jej. Dobra. Idę. No nie ma, kurde. Usiądź. Usiądź. Jak to tam jest, która godzina? No powinni już wszyscy, kurczę, w 5:48, no to już... Dobra. O! O! Halo! Psy... To ja! Siema. Co tu dzielasz? Schanisz nieco? No chcę z tobą porozmawiać, czy mogę? Pochwalen buď Ježíš Kristus. O ratajach. Jak ci się żyje w ratajach? Jak się żyje w ratajach. Ale to nie ona chyba. Skvěle. Aspoň než přišli ty uprchlíci. Ale pořád jsme na tom líp než jinde. Mhm. No dobra, tylko że no... Opatruj se. A gdzie, gdzie jest... Gdzie pani Garbasz? Grabasz. Gdzie pani Garbasz? Nie ma. Dobra, lecę, bo ja nie mam czasu. Ej, ja tam... Ty si kto? Oho. Wstajemy. No nie ma tutaj. No nie ma pani Garbasz. Ja będę musiał, kurde... Będę musiał... tu jeszcze ten zadanie, zlecenie. No nie ma jej. No nie ma jej, no. O której ona wstaje? Pa, idzie do chałupy. Dobra. Nie ma, to nie ma. Nie chcę ten zrobić interesu, ubić to. Idę do handlarzy. Bo i tak muszę... Wiesz... Jest! Jest! Wyszła! Wyszła ta w końcu baba. Ubrała się. No musiała się podmyć widocznie. A jej to wiadomo, no. Kobietom więcej to zajmuje dużo. A nie, teraz się myje! Dobry! Alo, alo! Alo, Alusicku! Rozmawiaj. Dobry rano. Dobry rano. Dobry rano. O ratajach? Jak se žije v ratajích? Máme pevný hradby a chrání nás hned dva hrady. To jen tak nikde nemají. A máme všechno, co potřebuje. Je tu apatikář, mečíř, platnéř, krásný kostel máme a skvělý hospody. Slyšeli jste tu něco o kumáre? Ale já nevidím, že by s ním handlovat. Nevím, jestli to nejsou jenom povídačky. Ale lidi povídají vážně děsivý věci. No a nemám o interesě. Nie, a to jest przekupka. Nie, no to przekupka, no. Czemu, a ja mam interes. Intereso mam. Handel. Bóg cię opatruj. Ach, ty trudno. Nie chcesz handlować, to nie. No ja muszę się pozbyć tego ekwipunku, słuchajcie. To czym prędzej. Nie mogę biec nawet. Czekajcie, czy ja mogę tak drogą tutaj iść? Rataje. Szybka podróż. No tak. No muszę tu iść.
Jesteś, aha. Okej, okay, no w sumie to ma ręce i nogi. No ale, że tej babie nie mogłem nic sprzedać? Czekajcie, czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Kurczę, dobrze idę. No dobrze, znaczy, no dobrze idę, dobrze. No nie mogłem nic jej sprzedać. Szkoda. W każdym razie idę teraz pohandlować. Tam jakaś zupka się robi. Najadłem się jak świnia. Więc nie potrzebuję na razie. Będę musiał iść jeszcze do kata. Pada deszczyk. O, już. Przyjadłem się. Ale dalej nie mogę biec. Chodzi mi o to, żebym troszkę, muszę, wiecie co, no, poznać jeszcze wszystkich handlarzy, zobaczyć co oni oferują, czy płatność, czy ten krawiec uda mu się, czy ja mogę na przykład naprawiać, nie, rzeczy. Fajnie, gdybym mógł, no ale to też potrzebne jest grosiwo za to. Chciałbym też oddać dług młynarzowi, no to nie będzie łatwe, chociaż już mam trochę grosiwa, mógłbym już mu to teraz oddać, ale ja chcę tego questa zrobić, chcę doświadczenie, chcę doświadczać. No, ale gdzie strażnicy? Jeszcze w tamtej części jakby miasta nie byłem. Zgłoś się do wójta. Aha, jeszcze do wójta. Tylko teraz tak. Tu chyba muszę iść. Oho. Oho! To nasz ten. Jan Ptaszek. Gdzieś się wybiera. Ktoś kto? Strażnik sklepu, aha. Ty? Mieszczanka. Włamywanie. Ja nie chcę się włamywać. Może te jeszcze sklepy, kramy nie są pootwierane. Za wcześnie przyszedłem. Dziś w ratach odbędzie się turniej. Możesz zapisać się rano u Herolda. Cel osiągnięty. Co? Wygraj turniej, jeśli zdołasz. Przecież ja nawet... Jak się zapisałem? W jaki sposób? Niby jak? Przepraszam bardzo. Strzelnica. Wygraj turniej, jeśli zdołasz. Ja się nawet nie zapisałem. A już widzicie? Handlarz. No nie mogę... Może do tego pójdę do wójta. Tutaj niby. Włamywanie się. No to jeszcze nie potwierali te sklepy. Która jest godzina? 7. To o której oni? Tutaj mamy. Też wszędzie. No to nie, no to gdzie to? Jak mam się tu? Handlarzy nie ma. Tutaj strażnik już wychodzi. Lej jak z cebra. Może ja do kościółka pójdę. Zobaczymy. Że wszyscy w kościele siedzą. To jest, czekajcie. Zaczyna. Oho. Ty. Czyli ja. Gniazdo. Gniazdo? Ja mógłbym pewnie okradać, kurcze, groby. Pochwalony. Zobaczymy, jak ten kościół jest. No, taki kościółek. No. Oho. No, nie mam mszy. A pani kto? Agnieszka. Agnieszka, jak tu dzisiaj mieszka?
Jak ti mieszka? Jak se ti žije v Ratají? No, město je to hezký, jen kdyby jsme nemuseli spát v chatrčích a žebrat. Richtář po nás Imrvé rejde, hajzl. Kdyby aspoň bylo kam utíct. No, to je ze Skalice, ne? Co? Nevím, nebylo mě tam. Co se tam stalo? Vím já. Páni si vyřizujou účty a odserem to jako vždycky my. Chtěli naše stříbrný doly, že jo? Bůh tě opatruj. Tu je Ambona, kapłan, ratajski proboszcz. Porozmawiajmy z nim. Kto nauczy mnie... O, ho, 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 ho. O ratajach, nie było o ratajach tam. Jakim władcą jest Jan? No a jaki jest Hanuś pan? Pan Hanuś jest dobry pan. Mhm. Horší to bude, aż to po nim przebere ten drzą ptáče. Toho se bojí. Mhm. Jak se žije w ratajach? Máme pevné hradby a chrání nás hned dva hrady. To jen tak někde nemá. A máme všechno, co potřebuje. Je tu apotekář, mečíř, platnéř, krásný kostel máme, skvělý hospody. Okej, okay. Jak mieszkańcy Ratów dogadują się z ocalałym ze Skalicy? No właśnie, co ksiądz? Jak vychází ratajský s těma uprchlíkama? No, mají to těžký, to je jasný. Ale není tu pro ně místo. Jak dlouho ještě budou žít na ulicích? Z toho nic dobrýho nevzejde. Ještě se tu rozleze mor. No, proszę bardzo, nie? Kurde, jaki klecha. Dobra, kto nauczy mnie czytać? Czy se nauczyć číst? Za kim mam jít? W Užicích żyje wysloužilý písař. Ten tě to nauczy. Oho, w Užicích, ale w Užicích? W Užicích? Potężniejszy niż miecz. Bóg z tebą. W Užicích. Co to? Otwieram trochę, bo... Ty... O, nie, tu już nie wyjdę, nie wyjdę. Nie da rady. W Łużycach? Kurczę ci. O lol, musiałem się schylić, bo nie mogłem przejść. W Łużycach? Kurczę, Łużyce to są gdzieś daleko. W Łużycach. Skalica, Równa, Talenberg. W Łużycach. Zadania. W Łużycach. Gdzie te Łużyce by były? Rataje. Czekajcie, tu co za nie? Nowe zadanie DLC, Talenberg raczej. Znajdź skarb pod gołem, no właśnie, to też. A gdzie są? No tu są rataje w Łużycach. Może tutaj też, tylko... Myślałem, że tutaj, o skryba, no jest tu skryba. Czekajcie. Jak ja tu mam gracz dziennik potężniejszy niż miecz. No właśnie, odwiedź skrybę w Użycach. Chwila. Czyli co Użyce to ten. Nie no, to są rataje. Gdzie są Użyce? Nie wiem. Dobra. Dowiemy się później. To jest jakiś najmniejszy jakiś tam problem na razie. No i to trzeba by, kurczę, sprzedać towar. Ja na turniej to, wiecie. Jeszcze nie? Jeszcze nikt nie? Tam ktoś stoi. Może tu? Grosiwo, handlarz, kupiec, o! Dobrej den, co potrzebujesz? No chciałbym coś sprzedać. Ale porozmawiajmy jeszcze z nim. Słyszałeś o kumanach? Słyszeliście tu nieco o kumanach? W ogóle mi o nich nie mluw.
Prej je to ta nejhorší kátra. Někdo v hospodě říkal, že napichujou lidi na kůli, znásilňujou ženský a nic jim není svatý. Zasraní pohani. Porozmawiajmy o interesach. Dobra, kupnie. Nie chcę, na razie chcę panie ci sprzedać troszkę tutaj tego wszystkiego. Bimber przede wszystkim chciałbym ci sprzedać. Albo wiecie co, najpierw weźmiemy tak. Najpierw zacznijmy od zbroi, których tutaj nie noszę ci. Tak, płytowe. Pierścień bianki nie, no to wszystko już noszę. Dobra, broń. Pałkę. Czy da radę pałki takie posprzedawać? Patrzcie, tu nawet mam dwie pałki, ilość. Dobra. Dużo nie, widzicie, dużo nie ten. To jest dużo waży, niepotrzebnie. Pałka. Pałki, a za pałka dwa kije. Dobra. Strzały, dobra, to mam teraz. Teraz tu mogę iść. Czekajcie, tu broń mam wszystko. Jadło. Odwar z nagietku. Bimber bym chciał ci sprzedać. Wino. To sobie zostawię. Przedmioty w ogóle inne. O! A ile ty masz? Twój majątek 68, jego 235. Ale zobaczcie, ile już mam grosiwa. Kurde, będę miał dużo. 4. Bo to, czekajcie. 7 i 3 kosztuje 1. Zaraz sprawdzimy. Jelenia skóra. 1. 1. O kurde. No to fajnie. Zobaczcie, mam 59 już. Końska. Owcze runo. A to czego jest ta? Podstawowy produkt aktywności pająków i niezbędny składnik magicznych mikstur. Kochany, ja to biorę. A to? Skóra z psa. Nie, to to nie. Dzika? Skóra dzika. Dobra. No i dobra. Zobacz, 83. 83. Dobrze. Dobrze. Sprzedaj. Koszyk. Targuj się. X. To jest najgorsze. Zobaczcie, że to jest takie... Ja wolę sobie może tak nawet. Nie, wezmę X. Przytrzymam. Targuj się. Dobra. Chcesz mi przyjść do maleru? Kradený wiec, co? Nie prodasz. O kurde. A może te... A to on tych... To przepraszam, ja coś innego. Halo, poczekaj. Jak... Porozmawiajmy o interesach. Ja nie mogę mu sprzedać kradzionych. Rozumiem. Dobra, to zacznijmy jeszcze raz. Pałki dwie. No muszę mu coś sprzedać. Kradzionych nie. Czyli to są. Ale jak on to poznaje, że to jest kradzione, nie? Jak on to poznaje? Ty co, że używa. Jak? W jaki sposób? Nie rozumiem tego. Ja tego nie ukradłem, panie. Bimber. Wino. To chociaż, no to muszę, no to tak sporo jeszcze mam rzeczy do... Końska skóra... Psia skóra... Dobra, zobaczymy teraz. To 62 grosiwa, to i tak sporo. No widzicie, kurczę, czyli nie mogę sprzedać tych kradzionych. Ciekawe właśnie, jak to on poznaje? Koszyk. X. Pojďme si promluvit o co. Oho, dobra. Ano. Vidíte? Mm.
Nie no, to więcej. Dawaj, max. On mi zaproponuje, nie? 84 chcę za to. Złóż ofertę. To jest moja oferta. 84 weź. Że jesteś to ty. To jest furt hodnie. 69. Dobra. Dobra. Zły jest. Dobra, 69. Ja wiedział, że se dohodnę. Dobrze, 84? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jeszcze wzrosła mi reputacja, ludzie. No i teraz wolny. No i mogę skakać. Elegancko. Chciałbym naprawić cokolwiek, bo czekajcie, jak ja mam z tą zbroją swoją? Co mi tutaj już w ogóle spadło totalnie? To znaczy tak, jakość. Jakość. Przecież no to bym chciał poprawić te trzy rzeczy chociażby. No i buty też w sumie. Te trzy rzeczy. Pytanie, czy da się to naprawić? Kto tu jest? Ktoś pan. Włamanie? Dlaczego włamanie? Jeszcze są nieczynni, czy co? Dzień dobry. Dzień dobry. Otwórz. Dobry dzień. Miecznik. Porozmawiajmy z nim. Dobry dzień. Co by sra? Co by sra? Jeszcze nie wiem, co się wysra, ale spróbuję z tobą pogadać. Najpierw pogadajmy o ratajach. Bo z tobą chyba nie... O, słyszałeś o kumanach? Nie słyszeliście tu nic o kumanach? Nie wiem, jestli to nie są jenom powideczki, ale ludzie powidają ważne rzeczy. Wiadomo, że się będą powtarzać wszystkie jakieś takie, ale warto ich popytać, ze względu na to, że mi się też tam ta retoryka, nie, pewnie podwyższa, więc warto coś tam oni z nimi gadać, nie? Powrót. Odnośnie na... Co ty masz tutaj? Kurczę, coś takiego fajnego. Szkoda. Czyli szkoda, czyli co? Pewnie... Charyzma, trwałość. Szkoda. Co to za szkoda? Pewnie jakie kurde obrażenia pewnie zadają, nie? Miecz Heroda. Szpikulec, brzytwa. No nie, jeszcze teraz sąsiad mi zaczął znowu miecz Kiermka. Kuźwa, jakie ceny, daj spokój. Idź pan. 2000. O, buława. Buławę taką chcę. Chociaż takim toporem, ale bojowy to są takie chyba pod... jak to wygląda? Chyba to dwuręczne chyba, nie? Ozdobna buława, symbol pozycji wojskowej. No, to nie, na razie nie. Niezbędnik kowala, mały niezbędnik kowala. A najtańsze, przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Najtańsze, sztylet, berdysz, 30. A mój? 43. To mój jest lepszy. Tarcza jeszcze jest ok. Dobra. A panie mieczniku, odnośnie naprawy. Co to jest? Aha, tu mogę naprawiać. O kurde, to ja mogę tutaj u niego naprawiać. Zbroję. Ale tylko rozumiem. To tylko te rzeczy mogę naprawiać, takie zbrojne, tak? ...65 to jest jeszcze ok. Te zbrojne, tak, to tylko te. Dobra, dziękuję. Miłego dnia. Drzwi zamknąć? Albo nie, otworzę. Stęchlizną. Nara. Zobaczymy, czy zamkną. No na pewno sobie pozamykają. To jest tak, tutaj. Muszę potrzebować jeszcze. Co tu jest? Tu jest... Ale włamywanie?
Czemu włamywanie? Korneliusz. Pan Bóg pozdrał. No. Jak se ti žije v Ratajích? No, město je to hezký. Jen kdyby jsme nemuseli spát v Tatrčích a žebrat. Richtář po nás Imrvére jde. Hajzl. Kdyby aspoň bylo kam utíct, ale není. Co vlastně stalo se? Co se to vlastně stalo? No popytám se jině, už tam. Páni si vyřizují účty a odserem to jako... No, to všechno, dobrá. Tady będę ten... Te rozmowy takie, jakieś takie, które już znam, to nie będę... Będę to skracał, nie? Będę skracał raczej, chciałem tak powiedzieć. Czekajcie, czekajcie. Co ja chciałem sprawdzić jeszcze? Która godzina jest? No słuchajcie, już jest 8:21. Kurde, już mocno. Co tutaj jest? Co to jest? Włamywanie, no ludzie, no ja nie chcę się włamywać. Włamywanie, kolejne włamywanie. Dobra, ale gdzie jest ten? A gdzie ja mam, czemu ja straciłem te punkty, wszystko te? No, tu są, nie straciłem. Dobra, no on tu gdzieś jest. Czekajcie, może tędy. Tu widzę, że... Pomywanie? Nie, otwórz, otworzymy. O-o. Dobry? Rządca! Ej! Panie! Halo. No kurde, a jak schodzi to będzie... O. Dobry dzień. O, właśnie. Zgłoś się na służbę do wójta o Ratajach. Najpierw porozmawiajmy o Rataju. Dobra, jak ci się żyje w Ratajach? Jak się żyje w Ratajach? Jsme panské město. A náš pán se zatím moc nemíchal do vysoké politiky. Takže tu máme klid. Neslyšeli jste tu něco o kumánech? Kam přijdou, tam drancujou, znásilňujou a vraždí. Tohle dělá každá armáda. Jenže tyhle barbaři se prý v těch krutostech přímo vyžívají. Dobrá, a... Co? Czy coś się tutaj dzieje? No, zgłoś się na służbę do wójta. Mam k tobie nastąpić do służby. Aha, ty jesteś ten kluk od pana Racka, co? Ano. No dobrze, pan Racek mnie pożądał, abych cię wyskoušel. A koniec końców przyjdziesz mi w hod. Mamy tu spory, wypada to, że se niektórzy z twoich bývalých sąsiadów chowaj krapet nevhodnie. Tak doufám, że jeden z nich mezi nima dokáže zjednat pořádek. Możesz na mnie liczyć, panie. Spolehni se, pane. No nie mogę mu powiedzieć, że dbał o nas. To se mi líbí. U hejtmana Bernarda si już był? No byłem. Kapitan Bernard wyzwał mnie do walki wręcz. Dowódca nie przypada za mną. Nawet się nie spociłem. To była niezła męczarnia. No tak, no. A pan hejtman mi dal pořádnie do těla. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. No, na razie punktuje chyba. No, každopádně budeš asistovat mé městské stráži. Odpoledne přijď ke kostelu. Po poludniu před kostel. Tam na tebe bude čekat. Provede tě po městě a naučí tě něco. Po poludniu před kostel musím přijít. A skoč do zbrojnice, daj ti tam výbavu. Wow. Dobře. Leca! Dobrá, a co se tutaj děje? Richtáři, děje se tu u vás něco zajímavého? Nic, co by vyžadovalo moji pozornost. Aha, dobra. Ty. Po południu. Kurde, teraz tam wierci. Czy ja mogę coś tutaj wziąć? Co on tu pisze? Patrz, tak, pochował wszystko. Jakby wiedział, że ktoś przyjdzie. Skarbczyk. Dobra, nie będziemy tu łazić, bo... Gdzie mam iść? Mapa. Przez
przed kościół, no ale dołącz do słowika na patrolu między 11 a 19 godziną. Dobra. A gdzie odebrać? Odbierz swój ekwipunek, czyli w punkt A muszę iść. Dobra, punkt A. To może nie będzie potrzeba mi naprawiać tego. Gdzie jest krawiec? Tu. Co tu się dzieje? O kurde, do widzenia. Dobranoc. Otwierane tu. No gdzieś krawiec jest tutaj, no. Tu nie. Ty gdzie ten krawiec? Tam musiałby być. A teraz mogę wejść? Nie. A tu? Też nie. Nie wiem. A to? No nie mogę. Teraz akurat zaczął wiercić. Nie mogę. Dobra, idę odebrać, słuchajcie. Dobra, najpierw musimy iść do zbrojowni. Tutaj. Tu? O, przepraszam. Dzień dobry. Tu? Tu. Oho. Jesteś od rychtarze? Co? Słowik. Mam si wyzvednout výbavu. Jméno? Jindřich. Dál. Podaným u? U pana Racka. Jasně. No tak pojď klidně dál. Jako doma. Jestli si pamatuju, ty máš dostat přilbici, prošívanici a obuch. To je všechno? Chceš ještě pusinku, nebo? Ne. Myslím z té výstroje. Na hlídkování je to dobrý až. Nebo se snad chystáš válčit? Lekka přišla. No dobře, zvyklá přilbica. No dobra, odebrałem. Pikowany czepiec. To może nie muszę naprawiać. Chociaż, kurczę, wiecie no. Dobra, i teraz by wypadałoby iść tutaj, nie? Do B, ale nie, ja muszę zrobić najpierw tutaj. Muszę najpierw to, iść tutaj. Póki co, bo tutaj mogę być o godzinie między 11 a 19. Kurde, to ten turniej by jeszcze mnie się, kurczę, przydał. Kowal. Gdzie jest krawiec? No tu jest krawiec. A, w środku gdzieś jest. Zaznaczmy sobie ten punkt. Nie może... Ajajaj, jestem przeciążony. To ile to wszystko waży? Czekajcie, muszę sprawdzić faktycznie teraz, jak to wszystko wygląda. To jest lekka. A to mogę sprzedać. No najpierw bym chciał naprawić. Jak naprawię, to dopiero... czekajcie, bo teraz tak, wezmę sobie tak, 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 o. 10, tu mam lekką. Ale ta jest moja lepsza, no. Pikowany, czepiec, czarny pikowany, no 3, no ten ma 9. To
dużo mniej. No i broń przede wszystkim, pałka, nie? Daj ta spokój, 26. O, ale pałkę mogę sprzedać. Dobra. Gorzej z tymi rzeczami... Marusia? Marusia, Maja. Marusia. Pro boha, co to máš s oblečením? Jestli tě labkové přepadly, tak bys to měl nahlásit. Jak se ti žije v Ratajích? No, je hezký, že nás tu přijali. Ale tím to skončilo a poraď si sám. Všem jsme úplně ukradený. Víš už, co se vlastně stalo? Lidi říkají, že chtějí naše stříbro a že je to taky tím, že to náš pán táhnul s králem. Bůh tě opatruj. Tebe tež, Maruša. No muszę coś sprzedać, tylko teraz chciałbym najpierw naprawić rzeczy. Czekajcie, tak se mogę sprzedać takie wojskowe rzeczy, co przed chwileczką dostałem, nie? Chyba nie muszę chodzić w tych rzeczach, które dostałem, co? Ciekawe. Dobra, najpierw zobaczymy, czy naprawię. Ile dużo dźwigam? Za dużo? 86, no pałkę to bym sprzedał. No do krawca najpierw muszę iść. Która jest godzina? Ja pierdzielę, już jest 9:43, ale ten czas zasuwa. Suszone śliwki, ogóreczki. O! To tu. Nie, to jest dobry. Dobry dzień. Płatnerz. Ale ja nie chcę z płatnerzem. Może zobaczmy. Pamu pozdraw. Sprzedam mu pałkę. Przynajmniej. Trening. Uuu, a trening z czego? Naprawy. O kurcze. Ukazałbyś mi, jak lep oprawować zbranie a zbroje? Beze wszego. Początkujący, ile? Rady si procvičil základy. Dobrá, ale bude tě to něco stát. Ty dziadu, ty. Možná jindy. No! Się wycofałem. Odnośnie naprawy. A tutaj też tylko takie rzeczy. Dobra, to nie. Z tą to nie będę. Krawiec! Tu jest krawiec. No tu jest krawiec. Otwórz. A, czyli dopiero oni od 9. Dobry. Strażnik sklepu. Przekupka. Krawiec. Dobry den. Dobry, dobry. A co masz na sprzedaż? A ja mógłbym ci sprzedać coś? Nie, nie. Tylko te. Dobra. A kupić? Kurde, one fajne. Znaczy, to sporo fajnych rzeczy pewnie ma. O. Pikowane, dobra. A dobra, a porozmawiajmy. O, czekaj, krawcze. Odnośnie naprawy. No właśnie, właśnie, właśnie. Ile mam? 207 mam. 207. To tak. Przede wszystkim tak. To. Tylko tyle? Ty. To. O Jezus! Moje serce. Ciekawe, ale na 100%, tak? To będzie wszystko. A to? O Jezus, nie. Proszę. 52! No ale to chyba mam dużo lepsze to. Dobra, no muszę to. Chociaż te nogawice może nie muszę w sumie. Nie, 53. Nie, muszę, nie, bo one. Jak to one mają? One, ale nie tracą nic. To może nie.
Ale to już traci, ma minus jeden, tak. Ale to nie traci, ale stan jest. Ale dekoracja to jest. Ty! A może to dekoracja, kurwa? Dekoracja to... To może nie? O! Widzisz, to co traci. Dobra. Targuj się. Něco bych udělal s tou cenou. Samozřejmě. Mhm. Nie, no za 22. 22 i biorę. A co takhle? Ty seš teda z levného kraje. Niżej, niżej. 30, dobra. Dobra, 30, dobrze. O, strasznie zły jest. Dobra, no to bierzemy. Złóż ofertę. To jest dobre. To jest właśnie... Ach, piknie, piknie. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. O, ale butów nie ten. A buty... Buty też. A butów... A buty gdzie? To buty to jakiś ktoś inny się zajmuje? Butami? A czekajcie. O! O, tak. Ta lekka. Czekajcie. To ma 5, a to ja mam 8. A ja ci mogę sprzedać coś? Bo ty jesteś krawiec, to ja mogę coś ci tam sprzedać. Bo to jest. No widzicie, tu mam gorzej. Nie, to wolałbym to. I nawet waży mniej. O kurde, ale jaja. Dobra, to to sprzedam. Czekajcie. Zwykła przyłbica. Aha. Ale to, a ta jest brudna i... Aha, dobra, to sobie założę tą. Bo jest nawet w lepszym stanie. Dobrze. Tutaj jest lekka, ale ja mam tą. A pikowany czepiec. No ja mam czarny i mam dużo, dużo lepszy. Dużo lepszy. Dobra, czyli tak, pikowany czepiec mogę sprzedać. I tą, lekką przeszywaną, to dobre, i to. O kurde! Dobra, tylko że wiecie co, ja to ceny, tu widzę 79, oni mi tyle nie zapłacą. Czy ja mogę coś sobie sprzedać? Mogę. Sprzedaj. Sprzedaj. No właśnie, zobaczcie. Gdzie jest ten? Ja mam 15 cenę, widzicie? No właśnie. Teraz ale to chyba wszystko związane z retoryką może, nie? Dla mnie jest tyle warto. No właśnie, no to czyli tak za pół darmo oddaję. Mhm. To bym sprzedał. To bym sprzedał. I to bym sprzedał. Za 28. Kurde, mało. Mało. Ale dobra. Tu nic innego tutaj już nie chcesz. Dobra, sprzedaj. Sprzedaj. Koszyk. Targuj się. Pojďme si promluvit o ceně. Samozřejmě. No. Weź 38,5. Spokojený? Zadowolony? Uber. Mniej. Paki zły, paki zły. 31,5. Dobra, biorę. Nie chcę nawet tutaj z nim. Ja wiedział, że się dohodnę. Dobra, no i mamy. Spoko. Co tutaj jeszcze możemy zrobić? W sensie... Chyba tu wszystko już. Wszystko. Bandaże, grosze, jelenia. No to jeszcze trzeba by sprzedać. Pajęczynę sobie zostawimy. Pałkę jeszcze bym sprzedał. No i będzie git majonez. 70, dużo ważymy. Dobra, ja to jeszcze pałkę może. Gdzie to buty można naprawić? Tutaj. Ktoś ty? Stary rychu. Stary rychu, ty stary rychu. A
No już z tobą chyba rozmawiałem może. A weź odnośnie naprawy. U ciebie kapcie mogę naprawić? Nie. Dobra. Ale o... broni. Sprzedaj. Nie mogę broni sprzedać u ciebie? A ty jesteś płatny. Przepraszam. Nie te drzwi. Uś! Kurde, nie mogę. A tu ty też nie jesteś w stanie mi butów, nie. To kto mi jest w stanie buty naprawić? O interesach. Sprzedaj broń. Tą pałkę. Tylko, że kurde, jak pałkę sprzedam. Ja nie chcę tutaj tego, nie? Ogłuszenie. No właśnie, nie, dobra, to pałki nie będę sprzedawał. Ale i tak sporo ważę. Co mnie tutaj tak... No ta zbroja chyba jedynie, nie? Bo co tu jeszcze? No i ta skóra też, faktycznie. Dobry? Dobra. Dobra. Słuchajcie. Będę musiał się... Która to jest godzina? Która jest godzina tutaj? Jest godzina 10:13, czyli jeszcze spoko. Mam w zanadrzu tutaj jeszcze czas, bo to między 11:00, czyli mogę iść tutaj, sobie pójdę. Zrobimy to zadanie. Kurczę, no to tutaj jest, wygraj turniej, jeśli zdołasz. No nie jestem w stanie pewnie. Tylko nie wiem, czy ja już podjąłem walkę, kurde, jak się, no ja nie wiem, jak tam się ten. Ale dobra, musimy troszeczkę sobie poczytać, słuchajcie. No tak, tak. Bramy miasta. Bramy miasta. Bramy miejskie zawsze były co najmniej dwie. Służyły do nadzorowania wchodzących i wychodzących mieszkańców. Pobierano tu także myto i cło od kupców za przywieziony i sprzedany towar. Standardowym typem bramy była niższa lub wyższa, graniasta wieża z przejazdem i mostem zwodzonym nad fosą. Na parterze znajdowała się zbrojownia oraz pomieszczenia magazynowe, a na najwyższym poziomie znajdował się zegar miejski. Czasami z kurantami. W niektórych miejscach murów miejskich znajdowały się też bramy wodne, przez które mieszczanie mogli dotrzeć do zbiornika wodnego. Do specjalnych wejść należały bramki dla kata i jego pomocników, ludzi uznawanych za nieczystych oraz Żydów. No to ciekawe. Po nastaniu godziny nocnej wejście do miasta było dozwolone jedynie ze specjalnym pozwoleniem rajców miejskich. Kto nie zdążył wrócić na czas, musiał przenocować za murami. Bramy zamykano na klucz, które z nocy znajdowały się u wójta lub burmistrza, czyli przewodniczącego Rady Miasta. No okej, okay. Broń. Broń wykonana z drewna, kamienia, kości i rogów służyła ludzkości od czasów prehistorycznych. Początkowo wytwarzano broń kłującą, czyli włócznie, noże, strzały itd. Później, wraz z rozwojem metalurgii, pojawiła się broń biała, taka jak sztylety, siekiery, miecze. Oprócz tego podziału wyróżniamy także broń miotaną, obuchową, miażdżącą, oblężniczą oraz pułapki. W średniowieczu nie brakowało też kopii, halabard i kusz. Na wsiach często za broń służyły narzędzia rolnicze. Od XIV wieku zaczęto w Europie używać dział ładowanych prochem strzelniczym, który był w Chinach znany już od starożytności. Coraz większą popularność zdobywa także ogólnie broń palna. Zapiski o użyciu ręcznej broni palnej w Czechach pochodzą już z czasów panowania Wacława IV. Jej użycie zostało odnotowane w roku 1398 podczas oblężenia zamku arcybiskupa w Kyjach pod Pragą. Chrzest. Zgodnie z chrześcijańską doktryną chrzest jest rytualnym obrzędem zmywającym grzech pierworodny z człowieka. Bez niego nie można osiągnąć zbawienia, bo grzech pierworodny nałożony jest na ludzi już od śmierci praojca Adama. We wczesnym średniowieczu chrzczeni byli zwłaszcza dorośli, którzy świadomie wstępowali do społeczności chrześcijańskiej. Później zaczęto chrzcić również młodsze dzieci. Jeśli dziecko zmarło przedwcześnie, to znaczy nieochrzczone, jego dusza nie mogła trafić do nieba, a ciało nie mogło spocząć w poświęconej ziemi. Chrzty odbywały się zazwyczaj podczas świąt kościelnych, szczególnie podczas Wielkanocy.
Specjalnie na tę okazję w kościołach budowano chrzcielnice, czyli baptysteria. Okej. Zobaczmy, co dalej jeszcze nas tutaj czeka. Przedmioty liturgiczne. Na wyposażenie kościoła składały się naczynia liturgiczne wykorzystywane podczas mszy, rzeźby, obrazy i freski, które niepiśmiennemu ludowi przybliżały historię biblijną i przepisy kościelne. Ambona, platforma, z której ksiądz wygłaszał kazania lub z której czytano. Ołtarz, miejsce składania ofiary, może być główny lub boczny, często bogato zdobiony. Cyborium, naczynie do przechowywania poświęconej hostii. Kielich, przyjmuje się z niego wino, przemienione w krew Chrystusa. Patena, znajdują się w niej hostie, ciało Chrystusa. Monstrancja, zdobione naczynie na Eucharystię, hostię. Okej. Rycerski trening. Trening fizyczny chłopca aspirującego do bycia w przyszłości rycerzem zaczynał się, nim ukończył on 7 lat. Musiał szybko biegać, skakać, spinać się, ale także pływać. Ramiona ćwiczył, podnosząc ciężkie kamienie. Latami doskonalił biegłość w rzucaniu włócznią, strzelaniu z łuku, zapasach, jeździe konnej, posługiwaniu się tarczą i wykonywaniu skutecznych ataków. Jego trening zawierał także udział w polowaniach. Zgodnie z tradycją, do 7 głównych umiejętności rycerza zaliczano jazdę konną, pływanie, strzelanie z łuku, walkę bronią i wręcz łowiectwo, a także grę w szachy i pisanie wierszy. Mieszczanie szkolili się w korzystaniu z różnych typów broni, co było przydatne zwłaszcza podczas obrony miasta. W wielu z nich powstawały szkoły, szermierki i ucznictwa, gdzie uczono początkową według tzw. szkoły niemieckiej Deutsche Fechtschule. W dobie renesansu przeważnie korzystano ze wzorów szkoły włoskiej i hiszpańskiej. W bractwach strzeleckich uczono strzelania z łuku i kuszy, a później broni palnej. Rzeźnia. Rzeźnia, czyli tak zwane jatki, znajdowała się na skraju miasta. Tylko tu, ze względu na zapach i nieczystości, można było dokonywać uboju zwierząt, a w jej okolicy budowano kramy z mięsem. Zwierzęta kontrolował mistrz cechu i wyłącznie wtedy, gdy uznał, że bydło jest zdrowe. Rzeźnicy mogli je ubić i sprzedawać. Ubój w innym miejscu był karany grzywną. Rzymski kościół katolicki. W okresie przedhusyckim do kościoła należały rozległe posiadłości. Czasami swoją wartością przewyższały one majątki ziemskich panów, czy nawet samego króla. Kościół pobierał także wiele podatków, co prowadziło do konfliktów nie tylko między światem kościelnym a świeckim, ale także wśród samego duchowieństwa. Oprócz księży, proboszczów i ich pomocników, stan duchowny reprezentowali także zakonnicy, arcybiskupi, urzędnicy kościelni. W sumie kościół utrzymywał i zatrudniał około 1/10 populacji. Nieźle. Wysokie koszty utrzymania wraz z niemożnością zapewnienia zwykłym ludziom zarówno dobrobytu, jak i gwarancji późniejszego zbawienia doprowadziły w XIV wieku do utraty zaufania do kościoła jako instytucji. Tendencje te były dodatkowo pogłębiane częstym pojawianiem się zarazy, jak i licznymi konfliktami wojennymi. Zaowocowało to pierwszymi oznakami ruchu reformacyjnego. Rozpowszechniła się aktywność heretyckich sekt i odnowiło się zainteresowanie starymi, pogańskimi tradycjami. Msza w tych czasach była raczej okazją do spotkań towarzyskich. Ludzie chodzili na nią ze względu na możliwość spotkania się w szarym gronie. Podczas niej rozmawiali, filtrowali czy finalizowali transakcje handlowe. Do zmiany doszło w czasie reformacyjnego ruchu husyckiego i powrotu do prawdziwej pobożności. Na zmniejszenie się zaufania do kościoła wpłynęły również pierwsze tłumaczenia Biblii na język czeski, dzięki którym idee zawarte w Piśmie Świętym mogły dotrzeć do niewykształconego ludu. W ten sposób zniecone zostały pierwsze ogniska rewolucji. Dobrze, słuchajcie, w kolejnym... Chociaż nie, tu jeszcze szlachta została... że sporo jeszcze zostało do przeczytania. Zbroja, zbrojownia. No jeszcze tutaj mamy miejsca, rataje i ludzie. Aptekarz, ksiądz. Ale to już tym zapoznamy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek ten podobał. Zachęcam do dalszego oglądania.
No i widzimy się niebawem. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.